Leszek Polkowski już teraz razem z nami, terapeuta, właściciel kliniki leczenia uzależnień. Dzień dobry, panie Leszku. W ładnych okolicznościach przyrody, jak widzę. Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim. A tak, mamy piękny ogród tutaj u nas w ośrodku, także przyjmujemy pacjentów nie tylko po to, żeby leczyli swoje głowy, ale też i dusze. No właśnie, ten ośrodek, który pan uruchomił i otworzył, jest pan niepijącym alkoholikiem, nie pije od 5 lat i doszedł pan w pewnym momencie do wniosku, że chciałby pomagać innym. Zresztą zna się pan na tym doskonale, bo skończył pan psychologię i taki ośrodek postanowił odwykowy założyć. Co było inspiracją? Taka potrzeba, ponieważ sam tego doświadczyłem, to chcę pomagać innym? Na pewno tak. Ja poprzez 20 kilka lat, kiedy wydawało mi się, że życie zawodowe polega na spotykaniu się, na celebrowaniu, to poprzez też używanie różnego rodzaju używek właśnie. Wydawało mi się, że na tym polega spędzanie wolnego czasu ze znajomymi, z rodziną, mnóstwo wyjazdów. Również też w pracy, tak? Bo pracowałem w branży, gdzie bardzo dużo było wyjazdów, gdzie bardzo często spotykałem nowych ludzi i to był też taki, można powiedzieć, klucz, wytrych do tego, żeby te kontakty nawiązywać szybciej, może troszeczkę skuteczniej. Tak mi się wtedy wydawało i ja to przez wiele, wiele lat robiłem. Później przyszedł czas, kiedy postanowiłem już coś z tym zrobić, ale nie do końca wiedziałem, jak to robić. Błądziłem, szukałem, biedna terapia, jacyś znajomi, którym się może nie tyle udało, bo nie lubię tego stwierdzenia, że komuś się coś udało. Ktoś po prostu to zrobił. Ktoś rzetelnie popracował nad tym z pełną determinacją, bez żadnych wymówek i to zrobił. Spotkałem na swojej drodze świetnych ludzi, którzy pokazali mi swoim przykładem, że można to zrobić. Poszedłem za nimi tą drogą, wskazali mi, co mam robić, gdzie mam pójść, z kim mam rozmawiać, a przede wszystkim, co mam robić, żeby się po prostu nie napić. Dziś nie napić. Bo kiedyś myślałem, że postawiłem sobie plany długosiężne, że no to ja za miesiąc pił nie będę, albo od następnego poniedziałku pił nie będę. Po prostu jest na to recepta. Nie piję dziś i to się udaje. Wracając do tego, co dalej z moją historią już w utrzymaniu abstynencji. Ja postanowiłem zmienić całkowicie i swoją drogę zawodową. To, co mi kiedyś powiedziano i to było też takim punktem zapisanym gdzieś na takiej umownej recepcie od psychiatry, od terapeuty, żebym zmienił też towarzystwo tam, gdzie piło się alkohol, brało się substancje psychoaktywne, żebym nie jeździł też w miejsca, gdzie piłem, więc ja przez pierwszy rok, półtora roku, można powiedzieć, że naprawdę zamknąłem się sam w sobie, w swoim domu, z moją najbliższą rodziną, której zresztą dziękuję, bo bardzo mnie wspierała. Oni przecierpieli bardzo dużo przez moje zachowanie, bo wtedy mi się wydawało, że naprawdę dużo mogę, że jestem no, panem świata, to mało powiedziane. Ale tak naprawdę byłem pusty w środku. Ja wołałem przez to swoje zachowanie, nadużywanie środków psychoaktywnych, ja wołałem o pomoc. Ja straciłem swoją godność, straciłem szacunek do siebie. Straciłem tak naprawdę zaufanie do samego siebie. Ja już nie mówię o zaufaniu innych w stosunku do mnie, ale ja sam nie wiedziałem, czy ja to, co sobie obiecuję, to ja to wykonam, czy ja to spełnię, czy ja jestem w stanie w ogóle to zrealizować, czy też nie. I tutaj właśnie przyszedł ten etap długofalowego leczenia, czyli no, zaczynało się, wiadomo, detoksy, tak? Detoksy, później terapia, później ja równocześnie prowadziłem terapię swoją i uczestniczyłem w spotkaniach wspólnoty anonimowych alkoholików. Tutaj też bardzo dużo to mi dało wsparcia. Poznałem świetnych ludzi, naprawdę świetnych ludzi i z nimi się trzymam. Później, kiedy już ci ludzie mnie poznali lepiej i stwierdzili, że utrzymywanie abstynencji w moim przypadku idzie też z pogodą ducha, bo,
bo nie chodzi o to, żeby tylko nie pić, żeby zakręcić tą przysłowiową butelkę, ale żeby za nią nie tęsknić i jej nie odkręcać co jakiś czas. W związku z tym u mnie, tak jak mówię, to fajnie szło w parze, bo utrzymywanie abstynencji i pogoda ducha. Ja byłem zawsze człowiekiem kontaktowym, wesołym, komunikatywnym. I w międzyczasie spotykałem też ludzi na swojej drodze, już trzeźwej, którzy cierpią. Tłumaczyłem im, jak to trzeba zrobić. Ja już po kilku próbach nieudanych wiedziałem, czego nie powinienem robić i czego nie powinni robić ci ludzie, których ja spotykam. Tłumaczyłem im to, wydawałoby się, że miało to efekt. W związku z tym ktoś to zauważył i powiedział, stary, powinieneś z tymi ludźmi pracować. Masz do tego dar. Ty ich przekonujesz. Jesteś żywym przykładem na to, ale mówi pan, panie Leszku, że ludzie mówili panu, że ma pan do tego dar, ale to trzeba się nauczyć mówić o tym, bo pan o tym mówi bardzo swobodnie i ja jestem pod olbrzymim wrażeniem, bo i podziwiam ludzi, którzy wyszli z jakiegoś nałogu i potrafią o tym w tak otwarty sposób mówić. Trzeba się nauczyć tego mówić, że to jest element takiej terapii, żeby sobie z tym poradzić, że nie tłamszę tego w sobie, nie zamykam się z tym sama, tylko jak przechodzę już kolejne etapy, jak rozumiem, terapii, to mówię o tym i wylewam z siebie to wszystko, co siedzi mi na duszy. Oczywiście, że tak, ma pani rację, bo gdybym był teraz alkoholikiem, który nie pije, ale chodziłbym cały czas smutny, siedziałbym teraz tutaj w pięknym ogrodzie, w pięknej przyrodzie i siedział z głową spuszczoną między kolanami, to po co to moje trzeźwienie? Ja nie jestem wtedy i tak żadnym człowiekiem, który daje radość drugiemu człowiekowi, bo życie też teraz polega na tym, czego się teraz nauczyłem, że godnie żyję wtedy, kiedy daję siebie drugiemu człowiekowi. Kiedyś brałem. Kiedyś miałem manię posiadania, kiedyś miałem obsesję tylko brania w stosunku do siebie. Tylko ja jestem najważniejszy. I oczywiście ten egocentryzm, ten egoizm zniszczył mnie od środka. Dlatego teraz, jeśli ktoś zauważył u mnie dar, ja miałem podobno miałem różne dary, których nie wykorzystywałem, albo zaniechałem to, bo uciekłem albo wpędziłem się właśnie w uzależnienie i nie wykorzystałem. Ale ja teraz tego nie żałuję. Ja żałuję, że teraz odrodziłem się od kilku lat na nowo. W związku z tym robię to, co robię i potrafię robić najlepiej. Pomagać ludziom na swoim przykładzie. Stąd później. Panie Leszku, a proszę powiedzieć, jak to wygląda w tej chwili, bo mówiłam, że o to zapytam, jeżeli chodzi o kwestię właśnie związaną z pandemią, bo nie da się ukryć, zresztą to nie dotyczy tylko Polski, ale statystyki są brutalne, że podczas pandemii nagle dziwny czas w naszym życiu nastał, zostaliśmy zamknięci w domu, stres, nie ma pracy, obcinają nam pieniądze i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że coraz więcej osób sięga po alkohol. No, bo jakoś ten czas trzeba sobie zapełnić, coś trzeba ze sobą zrobić, te smutki jakoś tam stłamsić. No i okazuje się, że sprzedaż alkoholu bardzo wzrosła w tym czasie. Czy faktycznie pan to odczuwa? Czy w związku z tym u pana w ośrodku pojawia się więcej osób, które szukają pomocy? Tak, to jest niestety bardzo smutny fakt, że poprzez pandemię, poprzez koronawirus świat troszeczkę się zatrzymał, jeśli chodzi o takie codzienne zdarzenia, tak jak praca, jak wyjazdy, jak planowanie czegokolwiek. Większość instytucji zostało zamkniętych w tym pierwszym etapie pandemii. I teraz proszę sobie wyobrazić, ludzie, którzy mają słabą psychikę albo są zbyt wrażliwi, których targają ich wewnętrzne emocje, są lękliwi. Teraz tak, będą bali się po pierwsze dlatego, co będzie w przyszłości. Najpierw boją się o teraźniejszość, bo praca, bo utrzymanie rodziny, w ogóle cokolwiek, wszystko związane z egzystencją teraz. Następna rzecz, lęk o przyszłość. Co będzie dalej? Nikt nie wie. To wszystko jest zagrożenie. No, słyszało się, że to będzie największe zagrożenie w tej chwili na całym świecie. Więc ludzie pogubili się. I co robimy? Siedzimy w domu, nie możemy z niego wyjść, chcemy uregulować sobie te emocje, wyciszyć się bądź zapomnieć. Najbliższym, najtańszym i najszybszym środkiem będzie alkohol. Niestety. I bardzo często w tej chwili ludzie, którzy trafiają do
naszego ośrodka to ludzie, ja bym to nazwał, przypadkowi. To nie są zawodowi alkoholicy, jeśli mogę w ogóle określić coś takiego. To nie jest człowiek, który pił 20 lat, który pił je codziennie, albo weekendowy alkoholik, wysoko funkcjonujący alkoholik, że przychodził po pracy z biura, z firmy i pił. To są ludzie, którzy nie wytrzymali tej presji i zaczęli sobie dozować te emocje. Tylko że w pewnym momencie stwierdzili, że nie mają na to wpływu, że już następnego dnia chcieliby się nie napić, ale po prostu mają obsesję. To się nazywa fachowo fizyczno-psychiczna obsesja napicia się. Nie chcę, ale muszę, bo się boję. Nie chcę, ale ciało moje się rozpada, bo mam po prostu taki zespół odstawienny. Potocznie mówimy o kacu. Tak to wygląda, więc w tym momencie ośrodek pęka w szwach, ale dlatego, że ludzie chcą się ratować. Oczywiście słyszę od moich pacjentów, szukałem, dzwoniłem, pytałem, różnie ich traktowano. Wiem, że tutaj naprawdę otrzymali rzetelną wiadomość, rzetelne leczenie i przede wszystkim wiarę w to, że można z tego wyjść, że jest sposób na uzdrowienie. Dziękuję. Panie Leszku, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Piękne podsumowanie. Oczywiście przykry jest fakt, że tych potencjalnych pacjentów i osób, które się zgłaszają do pana, do kliniki jest więcej, ale dobra informacja w tej złej jest taka, że właśnie są takie miejsca jak to, w którym w tej chwili pan jest i pomagacie tym ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. Leszek Polkowski był razem z nami. Wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim i miłego dnia. Dziękuję pięknie za to spotkanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie.